Polskie Radio. PIK. Kłaniam się nisko. W studiu pan Karol Dąbrowski. Dzień dobry. Pan Jan Malesza. Dzień dobry. Program państwu. Dzisiejszy realizują Jacek Domachowski, Janusz Wiertel. Przy okazji polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam dostępny jest nasz program w wersji wideo. Polecamy naszą pocztę raz na zieloną małpa radiopik.pl. Tam również można zadawać pytania do naszych ekspertów. No i piszą państwo, z czego się ogromnie cieszymy. Jesteśmy też na Facebooku. W komentarzach można również zadawać pytania. No i numer telefonu. Tradycyjnie można do nas zadzwonić, 52 kierunkowy, 345, 50, 90. Będziemy z państwem do prawie godziny 13. A witamy w przepięknym dniu, Dniu Matki. Przy okazji składamy serdeczne życzenia wszystkim kochanym mamom. Pozdrawiamy gorąco. A na Dzień Matki najpiękniejsze kwiatki. Jakie kwiaty teraz w ogrodzie rosną, które mogłyby zadowolić nasze mamy? Bo rosną, wszystko tak, jeszcze tak. Kwitnie. Mamy wiosnę, chociaż temperatury mamy wiosnę, bardzo wysokie. Ale właściwie w ogrodach mamy już lato, bo no, robinia akacjowa już nam przekwitła. No i właściwie na Dzień Matki, no to w pełni kwitnienia są piwonie przede wszystkim. O, albo tak. Peonie, jak to niektórzy mówią. Różnych odmian, różnych kolorów, kwiat. Taki no, tradycyjny, kiedyś wywodzący się właśnie z takich ogrodów wiejskich, ale dzisiaj bardzo ceniony, wiele szlachetnych odmian, właśnie mniej pokładających się, tylko o sztywnych tych łodygach, więc tego... Trwały, tak. Pachnący, jeżeli ktoś lubi ten zapach. No również na Dzień Matki pięknie zakwitły nam wczesne odmiany róż. Mamy już bardzo wiele odmian takich właśnie w pełni kwitnienia, o różnych odcieniach, od złotych, białych, czerwonych, pełnych. I to są chyba te kwiaty, które najbardziej zauważamy w tej chwili, bo właściwie te letnie kwitnienie, które powinno być, no, jak mówiliśmy o tej robinie akacjowej, no to już one minęły. Jeśli chodzi o krzewy, no to w tej chwili... Kończą. A tak bliżej ziemi konwalie, proszę. Cały czas kwitną. Bliżej ziemi konwalie. One są bardziej trwałe i dłużej ten okres kwitnienia jest, bo rosną w cieniu. Te wszystkie takie wystawione na słońce no, kwiaty przyspieszyły i bardzo krótko kwitną z uwagi na to, że te warunki są bardzo takie letnie. Powiedzmy szczerze, brak wilgoci, nie ma deszczu. Już właściwie to, co padało nawet wczoraj, To były niewielkie. To było nic. Czekamy na deszcz, a ten ma spaść dzisiaj. I to dość obficie. To znaczy, o deszczu, żeby powiedzieć, może wrócę kilka chwil wstecz. Ten rok jest taki, jak to za dawnych czasów bywało. To znaczy, jest wczesna wiosna. Ona może w sumie była późna, mówiąc o miesiącu marcu, ale kiedy przyszedł kwiecień, temperatury przyszły wraz z wyżem syberyjskim, tutaj rosyjskim, i to się utrzymuje, ten typ pogody utrzymuje się do dnia dzisiejszego. To spowodowało, że mamy wyższe temperatury kwietnia, maja, wysokie, bo 25 stopni to już jest temperatura wysoka jak na tę porę roku. Temperatury nocne też są wyższe, bo dzisiaj 15 stopni, 10 stopni, no to są też wyższe. I co ciekawe, przy tym typie pogody napływa, mamy powietrze ogólnie suche, ale bez przymrozków.
Przez kwiecień, przez maj nie mieliśmy przymrozków. No tak, nawet zimnych ogrodników nie było i zimnej Zośki. Nie było Zośki, nie było ogrodników. To spowodowało, że wszystko zaczęło kwitnąć z przyspieszeniem i krótko trwało. Można powiedzieć, dzisiaj mamy koniec maja. Akacja ogólnie rzecz biorąc kwitnie w granicach 15 czerwca. A więc dobre dwa tygodnie, może nawet i troszeczkę więcej, mamy przyspieszony rok, ten letni, tą letnią pogodę. No róże już zaczęły wczesne kwitnąć, dlatego pan Karol mówił, więc już to też jest dowód. Róże. 10 czerwca to jest czas zakwitania liliowców. Liliowce już kwitną. Tak, wejgele. Tak, przekwitły oczywiście te wszystkie forsycje, to już nie mówię, ale te spireje i inne krzewy ozdobne. Kwitną przecież głogi, kwitną jarzęby, jarzębiny. Rozpoczęło się kwitnienie lipy, a przecież lipa od sama nazwa to jest miesiąc lipiec, a ona już kwitnie, a więc no jest przyspieszenie. Czy źle? Myślę, że to bardzo dobrze, natomiast myślę, że też nie powinniśmy spodziewać czegoś takiego, jak to bywało wiele lat temu, gdzie przyszedł 4 czerwca. No i przyszły przymrozki i spowodowały na przykład zniszczenie plantacji truskawek. Czyli to odpukać. Mogą być ci spóźnieni ogrodnicy? Mogą być spóźnieni ogrodnicy, ale jakoś tego nie widzę. Nie widzę. No właśnie, pan Karol jakiego... też przecząco. Tak, wysoka jest temperatura. Ja wysoka tak temperatura wartali. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jest napływ tego południowo-wschodniego powietrza, które ono musi odejść. Po prostu niektórzy to nawet żartują, że chmury płyną odwrotnie, to znaczy ze wschodu na zachód. Mhm. To są rzadkie przypadki i ta cyrkulacja się zmieni. Jak się ta cyrkulacja zmieni, będziemy mieli napływ tutaj północno-zachodniego już wtedy. Mas powietrza, one jest wilgotniejsze, będzie więcej opadów, także to przyjdzie, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać autentycznie. A co z tym dzisiejszym deszczem? Kroi się coś, panie Janku? A dzisiaj przy tym wyżu tworzą się takie fronty tak zwane drugorzędne, to w meteorologii się mówi, że to są to fronty drugorzędne i one się pojawiają tam, gdzie jest większe parowanie powietrza, więc nad rzekami, nad jeziorami. No i mamy całe Mazury, pokazywane są w meteorologii, na mapach meteorologicznych, że tam wystąpią burze. Gdzieś wzdłuż Wisły, Noteci, gdzieś tam jeszcze w innych częściach Polski. Tam, gdzie jest dużo jezior, a Bydgoszcz leży w takim miejscu, że ta burza pewnie dzisiaj też przejdzie. Też nam popada to dobrze, bo nam trochę podleje i powinniśmy się z tego cieszyć. Popada, pokropi. I odkurzy. Wczoraj przecież taka silna chmura na południe z dużej chmury mały deszcz przeszła, trochę popadało w niektórych częściach tutaj pod Bydgoszczą popadało i dzisiaj też tak będzie. No to wiemy, czego możemy się spodziewać, czyli Dzień Matki taki ciepły, słoneczny raczej, słoneczny, na pewno ciepły, kwiecisty. Tylko się z tego cieszyć. Czyli będzie można pogrillować. Tak, ja myślę, że warto na spacer iść. Ja zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili Myślęcinek. Jak to mówią, trochę było tego bałaganu po Harlejach. Tam szkód żadnych nie było, ale no, wygrodzony grzeczni był ten Myślęcinek. Tak. Ale w ogrodzie botanicznym w tej chwili optimum jest kwitnienia storczyka błotnego, którego są setki przy zbiornikach wodnych. W tej chwili go właśnie widać, bo jest taki krwisto-czerwony kwiatostan. I jest to roślina no, wyjątkowa. My jej nie zobaczymy tak na co dzień, gdzieś tam w Borównie czy Chmielnikach. Nigdzie jej nie zobaczymy, bo to jest jednak storczyk. To jest roślina chroniona. To jest czerwona księga roślin zagrożonych i ginących. Więc warto iść. A to jest ten czas kwitnienia, czy one, czas, to jest czyli optimum. One o czasie, tak? To znaczy, zakwitły. One są związane. Pogodą się nie przejmują. Związane z siedliskiem wilgotnym, czyli rosną na brzegach zbiorników wodnych.
W związku z tym tam się te warunki nie zmieniają. Poziom wód taki jest wysoki, stawy są pełne, więc one sobie... Ten mikroklimat jest tam utrzymywany stały. No również towarzyszy temu bardzo duża gama różnych innych dziko rosnących naszych roślin. Między innymi pięknie kwitną kosaćce żółte, wysokie, takie przywodne byliny. Kosaciec syberyjski, też naturalny składnik naszych wilgotnych łąk moliniowych. No, pojawiły się przecież, no, bardzo masowo kwitną jaskry, firletki. W stawie zaczęły kwitnąć grzybienie, czyli te lilie wodne popularnie nazywane. Więc warto iść na spacer, bo tam mimo tej, jak to mówią, prędkości w kwitnieniu innych roślin, te przywodne gatunki kwitną tak, jak powinny i one w tej chwili są w optimum kwitnienia. Pogoda sprzyja spacerom. Zachęcamy zatem do tego, by wybrać się do Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku, by nacieszyć oko tymi przepięknymi roślinami, ale to dopiero, proszę Państwa, po audycji Raz na Zielono po godzinie 13, a tymczasem odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mam witam. Pytanie. Tak, słucham. Można jeszcze zrobić owoc słoni. Czego? Bo owoc jest już taki wielkości małej węgielki. Ale oprysk czego? Bo nie usłyszeliśmy, bo straszne, słaba jakość połączenia. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Oprysk, ale... Oprysk jabłoni. Jabłoni, tak? Mhm, dobra. Mam decis. Nie wiem, czy to oprysk. Decis? Decis. Mhm. Dobrze słyszę. I jabłoni? Jabłoni, tak, tak. Jabłoni. Mhm. Proszę pani, co w tej chwili się na tej jabłoni może dziać? Na jabłoni, jabłonie przekwitły, są zawiązane owoce, nie było przymrozków, tych owoców powinno być dużo zawiązanych i może się pojawić tylko parch jabłoniowy. Tylko że proszę zauważyć taką rzecz, że przy tym typie pogody, jakie mamy teraz przez okres maja, ten parch aż tak bardzo się nie rozwija. Dlaczego? Dlatego, że czas, okres pokrycia wodą liści jest poniżej 6, poniżej 9 stopni. A więc profilaktycznie, jeżeli pani posiada środek o nazwie Kaptan, to profilaktycznie... Ja może dokończę. Jeżeli ma pani kaptan przeciwko parchowi jabłoni, no to można ten oprysk wykonać, chociaż nie jest konieczny. Natomiast pani ma decis. Decis jest środkiem przeciwko szkodnikom. Co tam za szkodniki mogą w tej chwili się pojawić? Trochę przędziorka, ale ja bym z nim tutaj, ja bym się nim nie przejmował. Może w tej chwili kończą się te tak zwane zimujące formy, a więc kubkówka, rudnica, niestrzęp, głogowiec, pierścienica nadrzewka, powiedzmy namiotnik jabłoniowy. Jeżeli ma pani takie namioty tam, powiedzmy, na tym drzewie, no to tym decisem może pani opryskać. Jeżeli te namioty są już puste, nie widać, żeby tam były gąsienice, też bym nie opryskiwał. Sprawa mszycy. Tą mszycą bym się w tej chwili też jeszcze aż tak bardzo nie przejmował. Natomiast przeciwko mszycy rzeczywiście można by oprysk wykonać, ale decis nie jest to trafionym środkiem, żeby na mszycę opryskiwać, dlatego że on sobie za bardzo z mszycą nie poradzi. To już lepiej zakupić Mospilan, załatwi pani wszystkie szkodniki, plus mszyce. A tak innych kłopotów pani na drzewach jabłoni na pewno nie ma. Także krótko mówiąc, decisem bym nie pryskał. Jeżeli chce pani naprawdę wykonać oprysk, to zakupić Mospilan i wykonać Mospilanem przeciwko tym wszystkim szkodnikom i jednocześnie pomoże to przeciwko mszycom. Czy to panią satysfakcjonuje? Proszę. Halo? Tak, tak, słuchamy. Ja mówię, że mam taką pajęczynę na tej jabłoni. No właśnie, pani ma tą pajęczynę. No więc tutaj decisem bym nie proponował, tylko proszę zakupić Mospilan. Na takie drzewo, powiedzmy, no ile, 3 litry,
tej cieczy. No takie są w sprzedaży 10-milimetrowe fiolki, nie jest to duży koszt, ale ten środek wtedy załatwi pani te wszystkie szkodniki, o których pani mówiłem, które się w tej pajęczynie, tam jest ten namiotnik właśnie między innymi, który sobie poradzi. A nie zaszkodzi na owoce? Na owoce? Owoce są wielkości w tej chwili grochu, maleńkie. Nie, mam duży. W chwili trzymam w ręku. Małą i węgierkę mam. Proszę? Mała węgierka. Mała węgierka, no właśnie. To być może mówimy tutaj o papierówce, to są większe. Owocom jest tak daleka, jeszcze jest miesiąc prawie do zbiorów. Jest to środek jeden czy drugi o siedmiodniowej karencji, czyli 7 dni. Po 7 dniach nie będzie już można mówić o śladzie, jakimkolwiek śladzie w tych owocach. A jeszcze do owocowania będzie miała pani kolejne 20 albo 30 dni. Także bez obawy nie zaszkodzi nikomu, z wyjątkiem tym szkodliwym formom, które tam się znajdują. A jeszcze mam pytanie, bo pod tą jabłonią, w sumie blisko jabłoni, jest agres. Też nie zaszkodzi na to. Pod jabłonią jest agres. Agrestowi też nie zaszkodzi. Na agreście oczywiście jak krople spadną, tam może być mszyca, to tylko pomoże. Przeciwko mszycy. A owocom nie zaszkodzi i kiedy przyjdzie czas zbioru, to już ten środek też zostanie zneutralizowany. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękujemy, pozdrawiamy również. A propos sezonu na owoce, rozpoczął się sezon zbioru truskawek. Panie Janku, właśnie chciałam zapytać, czy brak deszczu spowoduje, że to będzie krótszy sezon? Może tak być. W tej chwili jest. Na pewno będą wysyp. Słodkie. Słońca dużo. Jest duży, jest soczysty, jest dobry. Z tym, że tak, na działkach, w ogrodach to my podlewamy i tak powinniśmy czynić, tylko że dobrze, żeby było podlane rano. Chodzi o to, żeby nie na noc, bo wtedy stworzymy warunki takie dobre dla rozwoju szarej pleśni. Szara pleśń jest to w przypadku produkcji owoców truskawek najgorszą z chorób. Wtedy byśmy musieli uciec do środków ochrony roślin niepotrzebnie. Natomiast na dużych plantacjach to może jest taka sprawa. Duże plantacje to są pozakładane na dobrych ziemiach, na trzeciej klasie, na drugiej klasie. Z tą wilgotnością wtedy jest tam łatwiej. Oczywiście, że niektórzy mają deszczownie porozkładane, to ratują się też i deszczowniami. Natomiast w ogrodzie, tak jak powiedziałem państwu, podlewać, ale z głową, to znaczy rano. Rano albo nie moczyć liści. Natomiast nie podlewać na noc, żeby nie stwarzać warunków do rozwoju szarej pleśni. I wtedy będzie dobrze. No, przepiękne są w tej chwili, trzeba powiedzieć. Oj, tak. Bez szarej pleśni nie są porażone. Jak malowane. Mało tak. Deszczu, więc nie powinno być problemu z chorobami grzybowymi. No, szkodników nie unikniemy. One tam jakieś formy przetrwalnikowe pewnie stworzyły. Zimy nie było znów, więc mogą zaatakować. Szkodniki. No myślę, że z nasionnicą, trześniówką jeszcze troszeczkę trzeba zwracać uwagę na czereśniach. Kto ma późne czereśnie, to jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby tam nie było kłopotu z nasionnicą, trześniówką. To jest szkodnik. Na jabłoniach, gruszach, rdzą gruszy, myślę, że sobie już poradziliśmy na początku maja. Drugi taki wysyp teraz tej choroby będzie po tak zwanych janowych opadach. To przyjdzie przecież ta cyrkulacja zachodnia, kiedy się opuszczą zachodnie deszcze i po takich deszczach długotrwałych, to trzeba wtedy przeciwko rdzy gruszy pomóc roślinom, no i przeciwko parchowi. Tak, także samo. Będziemy a w tej chwili to z czereśnią, z późnymi owocami spróbować jeszcze, jeżeli gdzieś się pojawia nasionica trześniówka, to jeszcze pomóc i opryskać.
A propos szkodników, w ostatnich dniach zauważyłem masowy wylot ogrodnicy niszczylistki. Bardzo dużo tych osobników siada na trawnik, kwiaty i inne rośliny, pisze pan Bogdan. Staram się je wyłapywać, ale jest ich bardzo dużo. Mam sprzymierzeńców, pisze szpaki i inne ptaki, które wyłapują te chrząszcze. Obawiam się, że w przyszłym roku, gdy w trawniku zagnieżdżą się trawy, się larwy tych owadów, to zrujnują trawnik. Co roku wczesną wiosną trawa jest wybarwiona, soczysta i gęsta, a później zaczyna łysieć. Pewnie to sprawka tych owadów, pisze pan Bogdan, ponieważ, jak dodaje, regularnie je podlewa, kosi i umiarkowanie nawozi. Proszę o poradę, jak można pozbyć się tych szkodników. No chyba tutaj jest troszeczkę inaczej. Już pan pisze? Owocnica to jest szkodnik, który pojawia się przede wszystkim, atakuje trochę grusze, a przede wszystkim jabłonie, zaraz po kwitnieniu, i atakuje wczesne odmiany jabłek. I tam jest problem, z papierówką jest problem, jeżeli się pojawia, ale to już ten czas, okres minął. Także tutaj zagrożenia nie ma. Natomiast tutaj na trawnikach to pewnie tak, bo tu ogrodnica jest najpierw w cudzysłowie ogrodnicy niszczylistki. Tak, ale potem dodaję, że to są chrząszcze jednak. Tak, to są chrząszcze, przecież już jest powoli czerwiec. Wszystkie szkodniki już wyleciały. Chrabąszcz majowy, chrabąszcz ten mniejszy, czerwiec tak zwany, też już wyleciał. I te składają jaja na dole, na ziemi, wylęgają się larwy. No i te larwy tego chrabąszcza, to jest zakała, z którą trzeba sobie poradzić. No jeżeli pan mówi, że upodobał sobie ten chrabąszcz majowy albo guniak czerwczyk, bo tak on się tam nazywa, no to trzeba z nim trochę powalczyć. A jak? Jeżeli to jest trawnik, to pewnie tym mesurolem warto by było wysypać po prostu i trochę chemią go tutaj potraktować, bo innego lepszego sposobu nie będzie. Oczywiście, że pojawiają się ptaki, wszystkie, nawet i szpaki, nawet i wrony, i inne, pozwolić im, żeby one tam oczywiście buszowały i wyłapały, ale wszystkim sobie nie poradzą. Jeżeli jest to nasilenie tych dwóch szkodników, no to trzeba tutaj niestety wspomóc sobie mesurolem, bo inaczej nie wytępimy. Guniak czerwczyk tak zwany i chrabąszcz majowy, który też już się pojawił. Wracamy do telefonów, odbieramy drugi telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Janikowo? Czy w Janikowie pada? Albo się nie, zanosi? Nie, słońce piecze niesamowicie, susza niesamowita. O, czyli Boże, wczoraj sucho. Nie padało. Nie, w ogóle. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jechałem tu od strony Poznania do Bydgoszczy. Podobno, i bardzo silna. Toruń padało gdzieś tak. Tam koło Poznania, a u nas nic. No właśnie, przechodziła silna burza, ale do Janikowa nie dotarła, nie chociaż dotarło. Tak nie przestrzeni wiem, wydawało mi się. Czy to jezioro odgania te chmury, nie wiem. No. Ja mam taki problem, bo kuchnia tak się pośpieszyła, nie spojrzałam na karencję. Moje buraczki. Ale czego? Buraczki. Buraczki popryskałam ospilanem, a to 2 tygodnie karencja, tak? Dopiero wyczytałam w internecie, nie spojrzałam od razu i teraz nie będzie butwinki. Także jak mówicie o mospilanie, to ostrzegać ludzi, nie? Bo tak. O warzywach zauważyła pani, że ja o środkach chemicznych i przy roślinach warzywnych jeszcze chyba nikt mnie nie usłyszał, żebym tutaj proponował. Tu są tak zwane środki, te co pani mówi, takie czasami jak skrzyp, jak powiedzmy liście pokrzywy, rumianków, orzecha może włoskiego, może czarnej porzeczki i innych. Są takie środki w sprzedaży jak powiedzmy bioczos, bioblat, no to na choroby, na szkodniki. Takie biologiczne i tutaj krótko działające tymi można, natomiast mospilanu na warzywach... A co panią pokusiło, żeby w tych buraczkach... Nie warto. No. Sypnąć. Bo po prostu już nie miałam siły i czasu, żeby jakieś tam szukać zioła i chciałam tak szybko pomóc tym buraczkom, bo już zaczęły się zwieść naprawdę. No i pomogłem, bo chwoście burakowe... Wiadomo,
Chwościk burakowy na pewno bardzo zaatakował, dlatego że ma w tym roku wyjątkowo dobre warunki. Tak, bo jest susza, to jest, ciepło to i... może i dobrze, wie pani, bo bez tego mospilanu to te liście byłyby za 3 tygodnie może już by ale wszystkie pozwijane. Ale botwinki nie natomiast nie będzie... Bo botwinkę na rynek zatem. Tak. No. Botwinkę trzeba poczekać. Trochę poczekać będzie na lipca. Będą buraki. Będą za to, no, będzie pani miała buraki. Tak. A botwinka nie będzie śmierdziała? Nie, po miesiącu już ona tam straci swoją moc, wartość, ale będą zdrowe liście, które spowodują, że będzie pani miała buraki lepsze znowuż jak u ogrodnika. No tak, buraki są piękne, w ogóle wszystko tak. Rośnie takie w tym roku, że szok, ładne wszystko. W Janikowie wszystko zawsze pięknie rośnie. No. To prawda. Dziękuję. Pozdrawiamy. Serdecznie, do usłyszenia. I mamy jeszcze kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? O, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Czy... No słuchamy panią. A, nie było sygnału, że mam połączenie. O. Dzień dobry pani. Moje pytanie jest dość proste. Co się dzieje z moim cisem? Rok rocznie ma piękne przyrosty na wiosnę, ale niestety jednocześnie zaczynają schnąć listy na odcinku od pnia głównego, tak mniej więcej do połowy gałązek. I nie umiem zrozumieć dlaczego. Czy to jest jakiś pasożyt, czy też gleba jest nieodpowiednia. On żywopłocie rośnie? Formie. Ma przepiękne, rośnie w kolorowe żywopłocie? Owoce, a i do odrosty ma dosyć duże. Rośnie po północnej stronie, dość dużo podlewam, a ciągle od kilku lat ma właśnie takie no brzydkie zjawisko, że się sypią, rdzewieją, żółkną, a potem się osypują. Potem ale w żywopłocie rośnie? Pan Janek pytał, czy... Tak. W żywopłocie. Nie w żywopłocie. On rośnie, to jest pojedynczy, tak, jako soliter. Pojedynczy krzew. Wysokość, on ma 16 lat. Tak. Wysokość ma już, tak ja wiem, do 3 metrów prawie, że pokrój taki no, świecowy raczej, nie rozłożysty, tylko no, topolowy taki mniej więcej. Nie wiem, jakie to są różnice w gatunkach w zależności od tego, jaki mają pokrój. No, nie umiem sobie z tym poradzić po prostu. Czynniki chorobotwórcze tutaj to jest jedno i troszeczkę, bo w sumie cis z jednej strony mówimy, że jest wytrzymały na nasze niskie temperatury, ale z drugiej strony przy nawiewie chłodnego powietrza on mimo wszystko te liście, bo to jest zimozielone i te liście wtedy się źle zachowują, czasami nawet obmarzają i opadają. Czynnik chorobotwórczy, ja bym tutaj zakupił taki środek od nazwie Amistar i tym Amistarem bym to opryskał, to jest jedno. A poza tym, bo pani go prowadzi i przycina, ale podejrzewam, nic że... Nic mu nie robię, nie. A, w nic pani nie robi, to tym bardziej. Nic nie robię od początku, tak. Jak tylko siedzi. No więc, jak no tylko więc właśnie, posadzony. Bo on też i troszeczkę się starzeje, w tym sensie, że te dolne, ta dolna partia tej rośliny, bo przecież on tam jak ma ile, 1,5–2 metry? Nawet do 3, sięga do 1. No to już ma tam powyżej 10 nawet lat. On jakby od dołu to tak jak wszystkie iglaste się jak rośliny iglaste się zachowuje. To ma 16 pani chyba. Nawet 16, tak. Trzeba byłoby 18 nawet już. Trochę go, nawet i teraz jeszcze, bo jest dobra pora, żeby wziąć sekatora i zmusić go do odbijania pędów tutaj tych dolnych. A tak on tak na zasadzie już starzenia się tych pędów od dolnych. I on to jakby naturalnie zrzuca i gubi. Tak to się dzieje. Natomiast ta górna część na pewno jest zielona, jest ładna. Nie, on żółknie na całej długości, na całej wysokości, ale wewnątrz krzewu, od pnia głównego, od tych głównych pni, tak mniej więcej na odcinku 30-40 centymetrów, te gałązki zrzucają, a końcówki są piękne, zielone, odrosty mają po 5 do 10 centymetrów. Także on jakby wewnątrz tylko rdzewieje wewnątrz krzewu, ale na całej wysokości, nie tylko od dołu. Proszę tym Amistarem za 2 opryski w odstępie powiedzmy tych 2-3 tygodni, bo... Być może tam a to jest... nie może być efekt suszy? Nie, to są czynniki tutaj, no grzybowe, jakaś choroba grzybowa tutaj, która
nawet na pędzie się usadawia, może rdza nawet albo jakaś zgnilizna. No i trzeba ją zniszczyć to powinno przyhamować. A proszę mi powiedzieć, czy cis to jest iglak, czy to jest inny rodzaj? Bo ja też nie wiem, jaką ja mam stosować odżywki, czy do iglaków, czy do iglaków. Bukszpan, tak, państwo mylą często, bukszpan a cis. Jeden i drugi jakby zimozielony, ale bukszpan, o ile jest liściasty, o tyle cis należy do roślin iglastych. I tutaj mogą być te wszystkie choroby typu osódka, szara pleśń, brunatna, cała masa tych chorobotwórczych, gdzie tutaj ten amistar sobie z tymi chorobami poradzi. I tak z dwa opryski bym proponował zrobić i wtedy obserwować. A może on jednak, panie Janku, tak przepraszam, i pobudzić no właśnie, do czy on nie wymaga przycięcia, bo może jest za gęsty. To nie też tylko od góry, żeby go tam gdzieś zahamować, ale nawet te boczne pędy, żeby go pobudzić do wybijania młodych pędów, nawet tutaj nisko od, powiedzmy, od pnia. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, na jaką wysokość taki cis może może... Jakie osiągają się rozmiary, tak? Do okien sąsiada, proszę pani, na pierwszym piętrze i się boje, czy za chwilę nie zasłoni. Cis jest rośliną wieloletnią. On może nawet i powiedzmy, że w warunkach już południowej Polski, to on i osiągnie i 100 lat, i 150 ale lat. Ale wysokość. Cis jest najstarszą rośliną wieczny, można w Polsce powiedzieć. I rośnie w Henrykowie 1200 przeszło lat. Przeszło 1200. Ale rozmiary pani pyta, jakie osiągnięcia? Jaką wysokość może osiągnąć? Ja sądzę, że forma... To jest ogródek, to nie jest... Tak, forma nie jest... kolumnowa, którą pani kolumnowa, ma, mówi, tak, że nigdy nie był strzyżony, więc ma taki wzniesiony kształt. Podejrzewam, że jest to cis pośredni, czyli taxus media, bo wśród tego gatunku są właśnie takie formy kolumnowe. Jest to albo odmiana Hicksii, albo Hili. I wysokość, no do 5 metrów mniej więcej może dorosnąć. Ale cis jest gatunkiem najlepiej znoszącym zacienienie i najlepiej znoszącym formowanie. To, co Janek mówił, że cięcie spowoduje jakby wybicie bardzo dużej ilości nowych pędów, zagęszczenie, czyli uzyskamy jeszcze bardziej szlachetny kształt. Czyli to jest przy bloku gdzieś rośnie? To jest przy domu takim jednopiętrowym po północnej czyli stronie. Tak po północnej, więc znosi drugiego piętra? Może osiągnąć? Pierwszego piętra już. Więc czyli w razie potrzeby, bez obawy, proszę go ściąć, skrócić, uformować tak, jak żeby nie przeszkadzał po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. Pozdrawiamy. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego życzymy i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ale same panie dzisiaj dzwonią. Panowie pracują pewnie. Ja chciałam się zapytać, jak ratować wierzbę iwę, która tak mniej więcej półtora miesiąca została zasadzona, skopana, ma zielone, śliczne gałązki wiszące aż do ziemi, kupione w Ozji. I teraz pojawiły się na listach u góry takie liszki, które to zjadają. Czy mnie potraktować? Decyzją, tak jak pani tutaj przed chwilą, a Mospilan będzie jeszcze lepszy, karate. Jak? Mospilan, decyz, karate. Zależy po prostu, co pani otrzyma. Który jest najlepszy? W tym przypadku to decyz będzie wyjątkowo dobrym. Karate też będzie dobrym. Karate. A poza tym, no, wierzba iwa, to przecież to jest wierzba o drewnie bardzo kruchym. Tak. Pamiętajmy o tym właśnie, żeby mocno podlewać. To powoduje, no tutaj jeżeli czyli jest szkodnik... Czyli to przy oczku wodnym najlepiej się najlepiej, wie? W ogóle na mokrym stanowisku. I dobrze podlewać, tak? Tak, dobrze by było ciąć. Ewentualnie przyciąć. Jeżeli tego szkodnika jest dużo, to te najbardziej porażone miejsca usunąć. Ona wtedy odbije, wypuści nowe... I no, w przyszłym roku znowu ten efekt wiosenny, kiedy pojawiają się te kotki, będzie niewątpliwie no, atrakcyjny.
Dobrze, dziękuję bardzo. A jeszcze taka sprawa, gazanie, czy też lubią dużo wody, kwiateczki, które w doniczkach stoją? No tak średnio. No, średnio, gazania, tak jest. Tak jak petunia mniej więcej, jak begonia. Nie zalewać, nie przelewać. Natomiast dobrze, podlewać trzeba oczywiście. Teraz słuchałem tutaj o szarej pleśni. Ja nie wiem, czy to jest szara pleśń. Jak się pojawiły takie liszaje na trawnikach, takich jakby listeczków popielatych właśnie z takim szarym obrzeżem, czym to wyplenić z trawnika? A kiedy takie, to się pojawiło? To już właściwie od ubiegłego roku. Ja to wykopywałam, a teraz widzę, że znowu to jest w miejscach te wykopane, jakoś tam nie wraca, ale te obrzeża, które zostały takie, to właśnie szare. A to jest jakby stary trawnik, tak? Nie był dosiewany ani nie. Nie, stary. Proszę pani, wapno dolomitowe albo kredę wapienną rozsypać na całości. Wapno dolomitowe. Tak, saletrę amonową pobudzić, przerośnie, bo podejrzewam, że to wskutek, tak to są, to jest fizjologiczna choroba, tak, która to żółknięcie tych obrzeży, tam są złe warunki powietrzno-glebowe. To w ogóle wszystko, to nie jest trawnik, to jest właściwie taka łąka, no to jest daleko nad Zalewem Koronowskim i nie mogę sobie poradzić, żeby tak była ładna. Czyli trawa, co nawieść, tak? Ale spróbować tak, saletrą lub mocznikiem dać silną dawkę nawozową. Bo ideałem byłoby, gdyby. Ale to maszyny pani z ręki nie będzie mogła wyjąć. Nie, ale gdyby zastosować, czyli nawóz, na przykład mocznik w konewkach, tak, mocnik. 0,5%. Tak jest, zrobić. Ile procentowy? 0,5, czyli 5 łyżeczek na litr. Tak. Wody. I takim roztworem podlać. Wtedy to ta regeneracja będzie jak bardzo szybka. Ta dobra, trawa musi odbić i wtedy no, stosowanie. Ale ona nie będzie rosła jak szalona? No ma rosnąć jak szalona w tym momencie. Chodzi to miłej pracy pani chodzi życzę przez to, cały dziękuję sezon. Bardzo. Dziękuję pozbyć bardzo. Się tego koloru szybkiego. Pozdrawiamy gorąco. Zmienić warunki glebowe po prostu tak. I to będzie wtedy ta podstawa tej sprawy tutaj. Ale główne narzędzie ogrodnicze to będzie kosiarka. A potem kosiarka. Z tym się trzeba liczyć. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Małgorzata z Torunia się kłania. A, witam imienniczkę. Pozdrawiamy również i słucham. Panie Janku, taki problem. W zeszłym roku mam kilka gatunków winogron. Wszystkie pięknie rosną. W zeszłym roku takie winogrono czerwone, takie różowo-czerwone, tak pachnące takim miodowym zapachem, owocowało ogromnie, bardzo, bardzo pięknie, no dużo owoców. W tym roku wszystkie winogrona pięknie rosną, a to, które tak owocowało, wypuściło 3-4 listki i stoi. Nie schnie, nic się nie dzieje, żadnych plam. Stoi, po prostu nie rośnie. Nie, w ogóle nie wydłużają się te pędy. Co to zrobić? Sezonowość? No krótko mówiąc, nie uległy pewnie przemarznięciu, podejrzewam, bo jeżeli jedna obok drugiej ci warunki miały podobne, pobudzić ją do życia, a pobudzić do życia. Prosimy ściszyć radio, dobrze, bo strasznie. Pobudzić do życia nawóz od azofoski rozpocząć, dać tego nawozu, podlać. No jeżeli ta roślina wykazuje zdrowotność, żywotność, no musi zacząć wybijać pędy, a te pędy do jesieni to powinny być jeszcze 3-metrowe. A to nie jest tak, panie Janku, że jest pewna sezonowość w owocowaniu? Nie, ale wysiłek, załóżmy, bardzo mocne owocowanie roku, tak, zeszłoroczne może właśnie osłabić proces wzrostowy. Ale no przecież z czegoś roślina rośnie, czyli tak, pobrała wszystkie składniki pokarmowe z gleby i to nawożenie wręcz jest wtedy konieczne. Także nawozy, woda, pobudzić do życia, przycięte oczywiście jest. I ruszy. Musi ruszyć. A jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Ja obcięłam, tuje były bardzo wysokie, takie 3-metrowe prawie. No i obcięłam wierzchołki. A pokrój tych tuj jest taki luźny, bardzo luźny. Nie cięłam boków nigdy, takie chciałam. Takie rozłożyste są. Czy ja mogę te boczne teraz gałązki przyciąć? Jeżeli tak, to kiedy? Tak, jeżeli ciąć, to w tej chwili, bo są nowe przyrosty i właściwie przycięcie w no teraz spowoduje, że jeszcze te przyrosty będą nowe, czyli ta tuja się zagęści, ona będzie pokrojowo po prostu ładniejsza. Dobrze by było po takim cięciu wykonać może oprysk przeciwko grzybom i
zasilić te żywotniki płynnym nawozem jakimś, takim typu florowit lub innym nawozem takim dolistnym, co spowoduje szybszą regenerację i poprawi wygląd tych żywotników. Odciąć można, tak? Odciąć można. Tym Amistar, Topsin, to są środki takie, które powinna się lance włożyć do środka i to opryskać. Natomiast jak to opryskać czysto fizycznie? Góra jest przycięta, tak jak fryzjer bierze włosy u panów między palce, tak tutaj też wziąć gałęziaki i te gałęziaki o te 4-5 cm oblecieć całą dookoła, pobudzić ją do wybijania kolejnych pędów. W ten sposób roślina zachowa swój pokrój, nie będzie widać, że pani cośkolwiek chciała, ale pobudzi i wybiją kolejne nawet z wewnętrznych partii pędu. No dobrze. Dziękuję bardzo. Albo też pozdrawiam. Maszyną taką do żywopłotów, tak zwyczajnie 4-5 cm całą oblecieć i przyciąć. Pobudzić do zagęszczenia. Dobra. W zeszłym roku bardzo tak, no, opadło dużo listków i dlatego taka luźna jest. No więc cięcie tak spowoduje, że się zagęści. Tak, zagęszczenie. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. A propos cięcia, teraz mi się przypomniało, kolega redakcyjny prosił, żeby zapytać, czy jeszcze można ciąć i czy w ogóle można ciąć iglaki. No, to jest żywotnik, najlepsze. To jest to samo. Tak. To jest ten okres, kiedy zaczynają wybijać nowe pączki, czyli zagęszcza się dana roślina, więc im szybciej to zrobimy, bo właściwie za chwilę skończy się ten okres, żeby ale mówimy o takim cięciu pielęgnacyjnym, intensywnym, tak nie takim kosmetycznym, takim konkretnym. To wykonać, bo jeszcze jest szansa na odbudowanie pokroju rośliny. A zatem można. Przekażę. Dziękuję pięknie i kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry pani. Wie pani co, mam w ogródku żywopłot z rośliny ligustern i od paru lat wszystkie listki, które młode wychodzą, zwijają się i usychają. Nie rozwijają się do końca, nawet przycięcie tego opryski, ja myślałam, że jest może mszyca, nic nie pomaga. Tam jest taki maluteńki larwa takiego jednego z listnik, jak on to się nazywa, no ale ta larwa jest wielkości jednego, dwóch może milimetrów i jego tak specjalnie nie widać. On siedzi w sobie w środku, roślina nie jest zjedzona, tylko on wysysa sobie soki, a liście narastają i tworzą takie po prostu garby. I co zrobić? Przeciwko tym larwom trzeba znowuż tutaj nie bać się tego karate, tego decisu, mospilanu, patriotu. No jaki tam pani ten środek ma przeciwko... Na szkodniki. Nie tyle nawet sące, co zjadające listki, bo oni też jednocześnie uszkadza przez to liście. I te liście się tak jakby do środka zwijają, bo on tam siedzi na spodniej stronie. No i wykonuje złą robotę, a liść narasta i zwija się w trąbeczkę. A to jeden oprysk rok, dokładnie to samo, proszę? Po zimie jeden oprysk? Wychodzą i zwijają jeden się. Oprysk wykonać po dwóch tygodniach, bo przecież roślina rośnie, ona wydaje po trzech tygodniach, będą pędy. Będzie pani widziała, czy już wychodzą z prostymi liśćmi, czy jeszcze się gdzieś tam pojedynczo pojawiają, to wtedy po tych dwóch, trzech tygodniach poprawić. Rozumiem. To jest szkodniczek, my go tam nie widzimy, bo on siedzi w tym listku, ale to jest robota właśnie tego szkodnika. Rozumiem. Dziękuję ślicznie. Przypominamy, pozdrawiamy, miłej pracy życzymy. Przypominamy przy okazji oprysków o tym, żeby wykonywać je wieczorem, tak? Po tym opryski oblocie tylko pszczół wieczorem, już, tak. Żeby nie było zbyt dużego wiatru. I nie w pełnym nasłonecznieniu przede wszystkim, prawda? I żeby nie padał deszcz. Znaczy, tak. Może pokropić, nie ale... padał deszcz, oczywiście, żeby do sąsiada przede wszystkim nie leciało. Czasami w ciągu dnia państwo próbują, bo mówią, jest pochmurny dzień, bo chmury przyszły, to ja sobie opryskam. No i wchodzicie z opryskiwaczem na działkę do ogrodu, a za płotem 4 metry
ktoś, powiedzmy, sobie urządza, czy grilla, czy wypoczywa. No a zawsze te środki chemiczne mają jakiś nieprzyjemny zapach. Tam trzeba dodać tego środka przyczepnego, panie Janku? Tak, koniecznie. Zawsze koniecznie. W przypadku tego ligustra aż się prosi, żeby, przepraszam, żeby tego środka przyczepnego dodawać. Halo, tak, słuchamy? Tak? Tak, słuchamy. Miło mi, proszę panią, pod koniec kwietnia obciąłem wieżę, taką pięcioletnią. Chodziło mi o to, wie pani, żeby no, wypuściła nowe pędy. Tak. I się okazuje, że wie pani, dwa tygodnie pięknie wypuszczone, a w tej chwili końcówka, tak jakby, wie pani, jakieś robaki by zjadły no i skręcały się te liście. Nie wiem, co to jest. Robaczki, szkodniczek, który po prostu, jego larwa, bo tam jest na spodniej stronie znowuż larwa innego ze szkodników, tu ich jest masa, decissa, albo karate, albo tego mospilanu opryskać, zlikwidować tego szkodnika, który na spodniej stronie tego liścia zjadaliście po prostu, widać, a to wykrawa. Decis, tak? Decis, tu taki jest, rzadko o nim mówimy, jak ale... Jak często to spłukiwać? No to wystarczy znaczy, jeden oprysk, a po 10, po 15 dniach, gdyby się pojawiało, ale nie sądzę, bo ten szkodnik też ma swój okres rozmnażania, taki jest sezonowy, my to mówimy. Ale pan mówi, że to jednak jest jakieś robactwo, tak? Tak, robactwo. Bo to dopiero się pojawiło, wie pani, na tych młodych... No, tak, na tych młodych końców. Bo są, tak, no najbardziej smaczne są te młode. Najbardziej to smaczne, zjada... Dzięki za to, że się udało mi dodzwonić. Tak, opryskać i będzie wszystko dobrze. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy również, pozdrawiamy. Powolutku finiszujemy, proszę państwa, przy okazji tych oprysków. Chciałam powiedzieć, że i tych szkodników przede wszystkim. Chciałam zapytać o to panie Janku właśnie i panie Karolu, że nie te owady dorosłe są te złe, tylko właśnie te larwy, tak? Tak. One robią najwięcej zamieszania w ogrodzie. No tak, no mamy... To tak to jest, proszę państwa. Owady, grupa owadów, bo one wyrządzają najwięcej szkód. Składają jaja, z jaj wylęgają się larwy, ta pośrednia jakby forma. A ta larwa, kiedy już jest wyrośnięta, dorośnięta, schodzi do ziemi, a w przyszłym roku z tej larwy przekształca się w muchę, no i ta mucha. A w przypadku motyli, bo czasami też jest owad w postaci motyla, no to motyle oczywiście to będą cztery takie stadia. Czyli ta larwa jeszcze się przekształca w tak zwaną poczwarkę i dopiero z tej trzeciej formy na wiosnę wylatuje motyl. No i my tak pięknie podziwiamy, mówimy, jaki piękny motyl, albo jaka piękna mucha. A nie myślimy o tym, co zrobiła ta larwa, czy co może zrobić. Mucha nas denerwuje, tak, a larwa robi swoje. Na kapuście przecież bielinka, wszyscy wiemy, ile tu szkody wyrządza piękny motyl, a ile ogrodnicy mają z nim kłopoty. Oj, tak, tak. Dziękujemy pięknie, proszę państwa, za to dzisiejsze spotkanie. Miłego dnia życzymy i mówimy do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień 5 minut po 12 w audycji Raz na Zielono. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl